Co ma wspólnego off-road z nosą świętojańską? Szczerze? No. To nie mam pojęcia. Naprawdę. My też. Znasz historię nocy świętojańskiej? No, coś tam dziewczyny szukają kwiatu paproci, nie? Oryginalny strój, dętka z roweru. Dawaj! Musi być, bo zepsułem rękę. Tak to bywa. Przypadek! To jest ofiara tego rajdu niestety. Terenowa noc świętojańska odbyła się w miejscowości Wierzchowina. Już samo zapoznanie się z trasą było wyzwaniem dla uczestników rajdu. Zaraz po starcie skręcamy w prawą stronę, udajemy się pod to wzniesienie. Na górze czeka dla was takie piękne, grube drzewko, na pewno się z nim oswoicie. To jest Extreme Adventure. Ja nie wejdę. Extreme. Proszę państwa, jeżeli tak przynajmniej tyle osób, co weszło, wjedzie, będziemy bardzo zadowoleni. Ty, ja mam nowe buty, żona mnie zajebała. Proszę nie liczyć trasy. Proszę państwa, nasza grupa się wciąż przerzedza, tak jak w rajdzie. W rajdzie by to wszyscy odpadali. Lipa, lipa będzie, lipa. A gdzie się można pospiąć, żeby się opuścić, jak ktoś będzie miał pełne kalesony? Będzie usypana z piachu meta. Będzie stał tutaj sędzia z latarką. Proszę go nie rozjechać. Dzisiaj jest noc świętojańska, a my zamiast uganiać się za dziewicami, które wiją wianki, siedzimy w lesie. Jesteśmy na odcinku nocnym, który polega na tym, że nic nie widać, nie wiadomo gdzie jechać i zdarzają się bardzo dziwne sytuacje. W nocy to trochę strasznie się robi, co? Nie, dlaczego? W nocy jest ciekawie, są inne warunki do jazdy zupełnie, jest inna widoczność. Zupełnie inaczej się ten teren odbiera. Wystarczy nawet z osobówką porównać. Dzisiaj się osobówką w dzień widać łohoho, a w nocy już, kurde, z pewną dozą nieśmiałości, nie? A już szczególnie przez las. Ja chcę taki samochód. Że co, że ładnie to zrobił? No pięknie, pięknie. Puść go, kurde. Się stało? Nie. Mną się nie przejmę. Ja nie jestem od tego, żeby... Zajebiście. Którędy ty mówisz? Ja bym szedł w prawą stronę, bo idziemy... Całkiem tam? No. Nie, tam jest za ostro, wykopyrtnie nas. W sumie pilot to ma przekichane, co? No ma zabawę, w każdym bądź razie. Trzeba to lubić. Nocna jazda to wyzwanie głównie dla pilotów. Musieli się mocno nabiegać, żeby bezpiecznie poprowadzić auta wśród drzew. Hop! 10-17. Chciałem powiedzieć, że bardzo ładny przejazd. Taki jesteście z graną ekipą, taką widzę, na spokojnie. Na spokojnie robimy raczej wszystko, nie Artek? Fakt, że macie jakby najbardziej luksusowe auto jak na razie w tej klasie. No nie oszukujmy się. No. To nie jest niebezpieczne, że są takie strome zjazdy i podjazdy? Jeżeli jest samochód dobrze przygotowany, to myślę, że nie. Zależy też od objechania maszyny i kierowca, jeżeli jest objeżdżony ze sprzętem. Powinien sobie dać radę. Trzeba bardziej uważać? Trzeba się bardziej wczuć w rolę, bardziej uważać, dokładnie. Lipa, lipa będzie, kurwa, lipa! Chłopaki stoją na dość dużym zboczu. Jest prawdopodobieństwo, że się wypierdzielą. Poniósł to chłopaków sporo. Wygląda ciężko, prawda? Bardzo nawet, szczerze mówiąc. Nie wiem, to już chyba tylko wystarczy go stoczyć. Może być trochę niebezpiecznie. Ale co, ani do przodu, ani do tyłu w tej chwili? No nie, już teraz każdy ruch to jest rolka, nie?
stacji? Chyba poszedłem na piwa. Gdzie pas? Jak ci tył zacznie suwać, żeby jeszcze do rolki, nie? Więc jak jest dwójka na wyciągarce, to tylko gazu dołóż. Chwila nieuwagi, można się spierdzielić, co? O, taki sport. I teraz do tyłu. Na samej windzie. Wypad tam na dole! Stąd, teraz jest tam. Nie no, realizator jest zajebisty. Moja krew, sam go uczyłem. Od razu mi się spodobał, kurwa. Wiesz, ja jestem starszy, już mi się nie chce tak biegać. Zobacz. Spocony? Nie, lekko zmęczony, mała zadyszka. Ale dla mnie to codzienność, takie bieganie po górkach. Ja mogę, właściwie, całą noc. W nocy jest troszeczkę inaczej niż w dzień. Tata w dzień jest przejazd na dużo, nie wiem, 30-40% jest łatwiej, aniżeli w nocy. W nocy nie widzę drzew, które są za nami. Sam miałem takie doświadczenie, że drzewa wyrosły niespodziewanie, dwie lampy i zderzak z tyłu poszły. Ała! Oberwać gałęzią w łeb bezcenne. Powiedzcie mi coś, czy że jakiś stres przed tym prologiem? Nie ma stresu. Nie przeszedł cię pocone? Nie no, ja jestem za pilota, więc nie muszę siedzieć w środku, nie? My akurat będziemy troszeczkę wolniej jechali, więc więcej się będziemy podpinać, nie? Komu? Lepiej wolniej, a do mety, nie? Koła, tu prosisz sobie koła bardziej. Masz koła teraz równo, dobra? Otrzymaj te koła. Jest noc świętojańska. Wy zamiast się ugadniać za dziewicami, co wianki wiją, siedzicie w lesie i oglądacie jakieś durne samochody? A która to dziewica? Jakie durne? Zajebiste samochody. Tak? Oczywiście, że tak. Jak zjedziesz, to jedź do mety, nie patrz na mnie, tylko powinno, żebyś między osiami stanął. Patrzymy na tą górę i źle to wygląda. Nie jest dobrze. Nie. Znaczy no, mieli nam to rozjeździć, a wychodzi na to, że nam coraz bardziej rozkopują. Wygląda na to, że jak ktoś później startuje, to ma bardziej przekichane, co? A my startujemy przedostatni. To przyjdę do was tu o 3 nad ranem. Już nikogo nie będzie. Jak nie o 4, jak nie o 4. Nie, ale to dobrze, to dobrze. Nikt nie na to nie patrzy. Nie ma tej mocy, żeby tak wspiąć się na górę. Czyli co, za mała moc? Za mała. 70 koni się nie porównasz z 300. A jaki to silnik? 1,3. Nominal. Nominalny. Drugim wjazdem wjeżdżasz. Ja tutaj tam wychodzę. Jest kaplata pilota? Zobacz. To widzę, ale chcę, żebyś mi opowiedział. Zajebiście chujowo. Przepraszam, jest ciężko. Więcej szumu niż tej jazdy, ale brniemy do przodu. Jak 16, sorry. 16. Jak ci zaraz śmignę. Może być 6. Nie ma.
Żebra miało 18. Tak, 32 poszło. 28 stoi. 32 poszło, 28 stoi na starcie. Chłopaki są bez alternatora. Jedu na latarkach. Tak. Pożyczyć mam latarkę? To jest prawdziwa załoga Extreme, chłopaki jadą na latarce. Alternator się rozsyła. Działa! Motor chodzi! Emocje udzielały się nie tylko uczestnikom. Nasza reporterka Edyta pierwszy raz realizowała zdjęcia w nocy. Nie uczestniczę w rajdzie, ale powiem wam, że ręce mi się trzęsą, jak galaretka. Cukiereczko może, no pokrzepienie? Nie, dziękuję. Ale to się stało, że ta szyba z przodu jest tłuczona przed... A, bo się przewróci samochód. Przewróci się do góry kołami, ale to nie jest groźne, to tam się tylko przewraca. Kurde, i... Kurde, Felek, jak tu się nie... Aha, czyli ja może wysiądę? No, powiem ci, że myślałam, że będzie... trochę delikatniej. Wiecie co, mam prawie złamaną rękę. Tak? Co ty mówisz? Nie, żartuję. A miał być delikatnie. powiedzmy, a jakie macie auto? Range Rovera P38. Ten samochód się nadaje do terenu? Zobaczymy. Trochę go przygotowywałem, także mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie. Czyżby specjalnie na rajd? Tak, specjalnie na rajd, bo to mój pierwszy rajd. Ogólnie pierwszy raz uczestniczę w takiej imprezie. Liczę na dobrą zabawę. Raz, dwa, trzy! Na przegub. Tak, ale nie, ucieram. Za duże koło. Balfour i gaz! Ciężki przejazd? Ciężki, no ale nie jest źle. Jeżdża! Zajebiście jest! Powoli tak jedzie! Koła prosto! Na mnie! Prosto, k***a, na mnie! I tam! Samochód spisał się, widzę. Tak, dzięki wielkie. Widziałam za pierwszy podjazd i wyglądał dobrze. 11.29 na lewo. Na lewo. Dobra. Taśma do góry. Taśma. Nie chodzi o tę nagrodę. Chodzi o to, żeby przyjść, pobawić, sprawdzić siebie, sprawdzić sprzęt, swoje możliwości sprzętowe i tyle. No. Po tak dużej dawce emocji wszyscy niecierpliwie czekali na dzienny odcinek. Relacja już wkrótce w Teren Wizji. Terenwizja.pl. Najlepszy offroad w sieci. Czyli z tą kondycją myślę, że żona będzie zadowolona, brzuszek trochę spadnie. Jaki brzuszek? Nie ma żadnego brzuszka, żona już jest zadowolona.